Katowicach otwarto nowoczesny kompleks sportowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To jeden z elementów obchodów 70-lecia uczelni, które przypada w tym roku. W skład obiektu wchodzą wielofunkcyjne boisko, boisko do siatkówki plażowej, bieżnia, a także rozbieg do skoków dal oraz rzutnia lekkoatletyczna. O takim obiekcie, o takiej bazie sportowej tutaj w kampusie w Ligosie myśleliśmy od dawna. To wreszcie się udało dzięki wsparciu miasta Katowice, które wyasygnowała sporą kwotę. Borykaliśmy się zawsze z brakiem tej bazy sportowej. Faktem jest, że my się tym bezpośrednio jakby nie zajmujemy, uczymy medycyny, natomiast ta baza była rzeczywiście potrzebna. Kilka lat temu powstał zakład adaptowanej aktywności fizycznej i sportu tuż obok. No a tutaj w tej chwili ten kompleks, który stwarza różne możliwości rozgrywania powiedzmy zawodów w różnych dyscyplinach sportu. To jest rewitalizacja kolejnej przestrzeni miasta, urozmaicenie tej przestrzeni, a usytuowanie wśród szpitali naszych katowickich, myślę, będzie przynosił określone efekty, bo mam nadzieję, że również będą się tutaj rehabilitowali nasi pacjenci. Boiska mieszczące się przy ulicy Medyków 8 przetestowali m.in. studenci oraz pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, drużyna Urzędu Miasta Katowice oraz dziennikarze, rozgrywając turniej piłki nożnej, siatkówki plażowej czy streetballu. Ja jestem akurat użytkownikiem boisk siatkówki, w tym momencie siatkówki plażowej, także bardzo fajnie, że coś takiego, taki obiekt powstał w końcu tutaj przy akademikach, przy miasteczku studenckim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy szpitalach. Gro studentów przez tyle lat, chcąc egzekwować jakąś swoją aktywność fizyczną, no nie bardzo miało gdzie. Musieliśmy chodzić gdzieś na pobliskie boiska osiedlowe, żeby jakkolwiek uskuteczniać te dyscypliny sportu, które uprawiamy. Natomiast teraz mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że się przyda, żeby mogły się kolejne roczniki właśnie kształcić, jak najlepiej grać, żeby to mogło procentować w rozgrywkach międzyuczelnianych, bo inne uczelnie również posiadają podobne obiekty. No mam nadzieję, że będziemy mogli dobrze pograć, skorzystać z tego. Z obiektu będą mogli korzystać nie tylko studenci Akademickiego Związku Sportowego, ale również mieszkańcy Katowic. Aktywizacji właśnie poprzez zdrowy tryb życia, poprzez uprawianie sportu, dedykowane różnym grupom wiekowym, i młodzieży, i dzieciom, ale i przede wszystkim naszym seniorom. A więc mam nadzieję, że już za niedługo tutaj na tym boisku będzie pierwsza akcja dedykowana seniorom, gdzie będziemy tutaj seniorów namawiali do czynnego uprawiania sportu. Budowa boisk została dofinansowana ze środków budżetu miasta Katowice w wysokości 1 000 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 700 000 zł.